to tak, tak, to tak, Metallica, I Disappear. Za 26 minut 13, Kamil też zadowolony. Kamil Jesiński, po raz kolejny, dawno cię nie było. Ale w innej sprawie. Rozgrywka, recenzja. I tym razem przynoszę ze sobą do studia 5 sekund, Tak, 5 sekund rządzi, która już niedługo trafi na półki sklepowe. To ekskluzywny pokaz, premiera właściwie na antenie czwórki. Otwieramy pudełko i okazuje się, że mamy tutaj niedużą planszę, na której jest zaledwie 12 oczek, które możemy przeskoczyć. Ponadto mamy klepsydrę, która jest dosyć nietypowa, bo nie ma w niej piasku, tylko są dziwne koraliki. I oczywiście do tego wszystkiego mamy karty i jeszcze pionki, które będą potrzebne do tego, by poruszać się po planszy. Ale gra jest imprezowa, więc czasami można sobie darować planszę, można sobie darować pionki i możemy skupić się na samych kartach i na odpowiadaniu na pytania. A, widzisz, jakie dźwięki wydaje? Czym właściwie jest 5 sekund? Na czym polega ta gra? Mówi Wiktor Fabiański, wydawnictwo Trefl. Gra polega na tym, że mamy specjalny timer, w którym są spiralnie umieszczone kuleczki. On wydaje dość irytujący dźwięk. Odmierza 5 sekund, w których gracz musi udzielić odpowiedzi na pytanie. Zawsze pytanie brzmi tak samo, wymień 3. Czyli na przykład może być wymień 3 znanych polskich sportowców, wymień 3 rzeczy, które masz w kuchni, wymień 3 rzeczy, których nie powiedziałbyś rodzicom, wymień 3 rzeczy, o których nie wie twoja dziewczyna, inne tego typu rzeczy, które w sytuacjach towarzyskich mogą budzić znowu salwy śmiechu i dużo fajnych emocji. I 5 sekund na pewno spodoba się różnym graczom i sprawdzi się w bardzo różnych sytuacjach. Każdy może w to zagrać. Karty są dwustronne. Z jednej strony jest strona z pytaniami łatwiejszymi, z którymi dzieci nie powinny mieć problemu. Z drugiej strony czerwonej są pytania, które znowu mogą być bardziej kłopotliwe dla dzieci, dlatego lepiej jest używać tylko wiesz dla dorosłych. Jeżeli idziesz na imprezę i nikogo nie znasz i chcesz mieć takiego icebreakera, żeby dopiero zacząć konwersację, poznać ludzi, tam są pytania, na które każdy może znać odpowiedź. To chodź, przełamiemy lody, poproszę. Zajdzie jakiś icebreaker teraz? Icebreaking będzie, poproszę klepsydrę i zadaję się. Nie, to nie jest klepsydra, to jest timer, powiedział pan z wydawnictwa. Właśnie, dobrze, to w takim razie biorę kartę. Wymień 3 rzeczy, które się szczotkuje. Włosy, zęby, buty. Dobrze, wygrałeś. I hops, możesz teraz poruszyć się po polu, ale jeżeli będziemy grać na imprezie, to raczej... Jakiś stres, to stres trudny jest. Stres jest bardzo trudne i można się zdenerwować. Dobrze, i teraz twoja kolej, teraz ty mi zadajesz. No to czekaj, to teraz jeszcze... Niestety jestem dosyć słaby w tę grę. No dobrze, to ja cię zagnę i robiłem przerwę na muzykę. Uwaga. Pytanie w sam raz dla Kamila Jesińskiego. Wymień 3 oznaki, że się starzejesz. Siwe włosy, zmarszczki, garb. Zdążył. Ha, jest. Zdążył. Aha, jest. Starzejący się Kamil Jesiński dzisiaj omawia grę 5 sekund, za chwilę. Ip in my heart. Za 20 minut 13, wtorek, kolejna odsłona rozgrywki. Dzisiaj omawiamy grę 5 sekund. No to czekaj, zanim zaczniesz omawiać, to jeszcze pytanko czerwone, do ciebie. Czyli trudne. 5 sekund. Wymień 3 uprawy rosnące w Polsce. Jakie uprawy? No uprawy, że to ziemniaki, buraki. Za połowę czas minął, przegrałeś. Proszę, oddaję. I zadowolony. To może teraz ja jakieś trudne. Timer alias klepsydra. Proszę bardzo, trzeba przekręcić, dobrze. Wymień 3 rzeczy, które nosi się na szyi. Łańcuszek, obroża. O. I coś tam jeszcze. Korale. Obroża. Tak, no, no a pies co nosi na szyi? Czy tam na karku, czy na czym? Coś tam nosi. No, można uznać, ale trzeciego nie było. Jeżeli zagłębimy się w 5 sekund, to też zwrócimy uwagę na to, że w pudełku można znaleźć karty, które pozwalają nam trochę urozmaicić rozgrywkę. Możemy tutaj oddać swój ruch, nie będziemy musieli odpowiadać na pytania, ale jeżeli spotkamy się w gronie przyjaciół i będziemy chcieli zagrać w 5 sekund, to absolutnie możemy sobie darować te karty i skupić się właściwie tylko na tych kartach z pytaniami i na klepsydrze albo timerze, jak kto woli, i tak świetnie będziemy się przy tym bawić, ale tutaj, jeżeli pierwszy raz spotkamy się z 5 sekund, to wydaje się, że ta gra jest bardzo łatwa. To jest przecież bardzo łatwe wymienić 3 jakieś rzeczy, ale okazuje się, że 5 sekund może sprawić wielkie trudności, o czym mówi Błażej Kubacki, grubezprądu.pl. Może się okazać, że gra będzie powodowała takie pieczenie w mózgu i że się to robi coraz trudniejsze. Zdecydowanie jest to fajna, dynamiczna rzecz i zdecydowanie powinna się podobać właśnie na jakichś takich imprezach, w czasie których chcemy zrobić coś oprócz rozmawiania. Czyli po prostu usiąść
usiąść i jakąś tam, powiedzmy, aktywność wspólną sobie zaproponować. I gra jest bardzo poręczna, można właściwie te karty zapakować w kieszeń. Klepsydrę też można, jeżeli mamy większą kieszeń, można zabrać to na imprezę, możemy sobie darować plansze i świetnie się bawić, chociaż to wszystko jest bardzo ładnie wydane i naprawdę dużo śmiechu, dużo zabawy i wielka przyjemność z gry. 5 sekund. Naprawdę wszystkim bardzo serdecznie polecamy. To poproszę. O nie. Poproszę. To jest no to timer. Jest. Pudełko jest. Czy pudełko to też jakoś się powinno fachowo bardziej nazywać lepiej? Nie wiem. Box? Box może. Box z pytaniami. Box. Proszę bardzo. A to za proste. Ale to, taka ci się karta trafiła. Żebyśmy zakończyli spektakularnie. Wymień 3 zrzędliwych starców. 5 sekund minęło. Dziękuję bardzo, Kamil Jesiński. Wracam się w takim razem. Młodym raczej gronie, więc trudno mi było odpowiedzieć na to pytanie. Kolejna odsłona rozrywki za nami, a jeśli chodzi o grę 5 sekund, jutro egzemplarz.